Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Barańczuk. Jestem asystentem i doktorantką zatrudnioną w Miejskim Laboratorium Badań Środowiskowych na Uniwersytecie Gdańskim. Gdańsk jest miastem, które boryka się z dwoma głównymi problemami środowiskowymi. Pierwszym z nich są zagrożenia związane z występowaniem deszczy nawalnych, które powodują powodzie błyskawiczne miejskie. Drugim problemem, choć nie tak często wspomnianym, są problemy związane z podnoszeniem się poziomu mórz oraz występowaniem potencjalnych powodzi sztormowych. W projekcie obecnie skupiamy się na angażowaniu wielu grup społecznych. Szczególnie jesteśmy zainteresowani łączeniem normalnych mieszkańców, również przedstawicieli biznesu, nauki oraz decydentów miejskich. Bardzo istotną kwestią naszej pracy jest także przekazywanie wiedzy związanej ze zmianami klimatycznymi do różnych grup odbiorców, zarówno dzieci, młodzieży czy osób niepełnosprawnych. W kolejnych miesiącach nasze laboratorium będzie chciało skupić się na wyborze tanich czujników związanych z nauką obywatelską. Obecnie spotykamy się z różnymi przedstawicielami miasta, jak i mieszkańcami w celu znalezienia najlepszych rozwiązań.